zatęskniła. Dzięki, że się śmiałeś z mego żartu. O nie! Wracaj! Wracaj! Oj, zaczekaj! No nie! Wracaj, słyszałeś? Wilson, czy to ty? Musimy złapać ten meteoryt. Cała naprzód! Naprawdę mi przykro. Chyba się dziś nie doczekamy na meteory. No trudno, innym razem. I tak fajnie było patrzeć w gwiazdy. Chodźmy, odwiozę panią. Tutaj nie ma podgrzewaczy. Lepiej jedź powoli. Koła mi przymarzają! Nic z tego, Edziu. Ta czuchcia nie pojedzie dalej. O, Rety. Emilia miała awarię. Gdzie ona jest? Och, szybciej, ruszaj się! Muszę wiedzieć, gdzie jest Emilia! Kaju, co się stało? Przez tę burzę wysiada komputer. Emilia miała awarię, a ja nie wiem, gdzie ona jest. Trzeba wysłać ekipę na poszukiwania. To wszystko nie ma sensu. Edzio przecież sprawdzał podgrzewacze. Tory zostały spryskane. Nie powinno być na nich lodu. Nie pozostaje nic innego, jak objechać całą okolicę. Koledzy, koła na tory! Stać! Ja chyba wiem, gdzie oni są. Och, to moja wina. Spryskałam boczną drogę, ale okazało się, że w zbiorniku była woda, więc pewnie zamarzła. O, no nie. Jedźcie tam od razu. Nie ma chwili do stracenia. Ekipa ratunkowa rusza! Zamarznę. Nadjeżdża pomoc torowa! Uszy do góry! Nadjeżdża Kaja! Spokojnie, zabiorę was do domu. Cisza na planie i akcja! Coś takiego! Perfekto! Będziemy gwiazdami kina! Raczej małymi punkcikami na ekranie. Zaczekaj! Ja tu nie mam czego szukać! Proszę pana, my szukamy super ciuchci. Zaprosił nas tu. Rozumiem, ale on tu pracuje. Musicie zaczekać. Ojeju, to jest narysowane. Ej, Koko, chodź zobacz. Nic z tego nie będzie. Super ciuchcia nie może was dzisiaj przyjąć. Ale zostańcie z nami, jeśli chcecie popatrzeć. Uff, chociaż nie narobię sobie obciachu. Uwaga wszyscy, proszę na miejsca. A ja tak ciężko trenowałam. Co za pech. Cisza na planie i akcja. O, cięcie. Niech ktoś naprawi światło. Zaczynamy od nowa. Teraz
albo nigdy. Pokażę super ciuchci, czego się nauczyłam. Zaczekaj. Wszystko gotowe? Ej, super ciuchcio, coś ci pokażę. Koko, co ty robisz? Koko, zatrzymaj się. Nie wchodzić przed kamerę. Stój, Koko. Mokry piach w tej lodowatej jaskini. Naprawdę zimno. Całe szczęście, że mogę włączyć silnik. No tak, może mój silnik ogrzeje także i piasek. Wilson, geniusz z ciebie! No, a teraz do roboty. Przyłożę śnieżką. Wilson? Wilson! Gdzie jesteś? Perfekto! Piaskarz Wilson, mądra głowa, wraca na tor! Koła w ruch! No pięknie, ktoś nadjeżdża, a tu robota nieskończona. Wilson, gdzie jesteś? Cześć, Olga! Powodzenia! Witajcie, moje ciuchciaki! O, tory są pięknie wysypane piaskiem. Niepotrzebnie się niepokoiłam. Będą tak gadać i gadać. Mogę być teraz z przodu? Jasne. Chodź, Buczek, zamienimy się. Wszyscy rozmawiają o twoim wieczornym programie. Coś ty! Tak, tak. Całe stacyjkowo będzie cię oglądać. To lepiej wezmę się do pracy. Powodzenia! Zaczniemy od początku. Nutka? Buczek? Gdzie jesteście? Och, to licha. Zabrali wagon z kamerą. Dunbar, wszystko będzie dobrze. Udało ci się dowieźć ładunek. Tak, zawsze to coś. Przed nami długa droga do domu. Nie, ty zawsze jesteś z przodu. Wybieram ten tunel. Buczek! Nutka! Gdzie jesteście? No nie, już zaraz będę musiał zaczynać. Ale numer, jestem w terenie. To przecież Buczek. Muszą być blisko. Buczek! Nutka! Gdzie my jesteśmy? Ten tunel jest super! Jest super hiper! Chcę zobaczyć. Ale tu zimno. Buczek? Nutka? Są na monitorze Violi! O, musiałem przełączyć na transmisję. Gdzie oni są? Sople lodu? W lodowej jaskini! Dobrze, najpierw owoce. O, to wcale nie jest takie proste. Pszczoły! Zostawcie mnie, proszę!
Spokojnie, nie bój się. One tylko szukają nowego domu. Ale chyba nie chcą zostać tutaj. Wyperswadujemy im to miodem. Miodem? Tak, pszczoły lubią miód. Jest w sokowirówce obok podajnika szklanek. Teraz rozumiesz, o czym mówiłem? Och, najgorsze, że to wszystko moja wina. Musimy jak najszybciej znaleźć im nowy dom. Chyba wiem, jak to zrobić. Tak, masz rację. Teraz wracajmy do roboty, zanim Frostini pęknie ze złości. Tak, będziemy pracować jak te pszczółki. A najważniejsze, że na świeżym powietrzu. Można by zmienić trasę. Ale to wbrew tradycji. Co według ciebie powinniśmy zrobić? Przefrunąć nad wiaduktem? Jestem silny niesłychanie, zawsze gotów na wezwanie. Super Ciuchcia zgłasza się na posterunku. Jeśli chcesz witać panią burmistrz, musisz się iść umyć. To prawda. Już lecę do myjni. Wiesz co, Bruno? Super Ciuchcia przeniesie panią burmistrz nad mostem. Ale to ja miałem się nią zająć. Tak mi przykro. Wiem, jak się na to cieszyłeś. A w tym miejscu... Raz odpadło mi koło, no i... Nic nie szkodzi, to najlepsze wyjście. Ale gdzie jest Super Ciuchcia? Poleciał do myjni. O rety, a czy ktoś go uprzedził, jak działa to nowe mydło? O? Edziu, nowy delikwent. Zastygnie na mur. Czyżbyś myślał o tym samym, co ja, Błażejku? Mydło z myjni! Twardo jak skała. Jak skała, bracie. O, jest piękny. Udało nam się. A to wszystko dzięki tobie. Zawsze do usług. No, muszę już lecieć. Mamy mnóstwo roboty. Pracuje i pracuje. To on powinien wygrać. Chyży jak nikt zasługuje na tę nagrodę. Powiem o tym pani burmistrz. Uwaga, uwaga! Za 10 minut zaczynamy uroczystość. Zapraszam wszystkie ciuchcie. O rety, już nie zdążę. Wszystkich dobry wieczór. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by wyróżnić pewną specjalną ciuchcię. A nagrodę pomoże mi wręczyć ktoś, kogo już znacie. Denzel, mój siostrzeniec. Siostrzeniec? Wiedziałeś coś o tym? A niby skąd? Tak, Denzel zgodził się trochę mi dzisiaj pomóc. Znaczy, był szpiegiem? Zgadza się. Wiedziałam, że w mojej obecności będziecie się bardzo starać. Natomiast przy nim pozostaniecie sobą. Perfekto! Ale teraz do rzeczy. Nagrodę otrzymuje... Chyży! Ale super!
Gratulacje dla ciuchci roku. Doskonale, staruszku. Dzięki, Denzel. Edzio, do doktor Link. Słucham cię. Czy może tu pani zajrzeć? Odbiór? Jasne, zaraz będę. Hektor w świetnej formie, żadnych usterek. Nie chcę niczego przegapić. Olga, wszystko gra? Tak myślę. Może ten sygnał był trochę za cichy? Trzeba jej było powiedzieć. Co ty tu robisz? Wykrywam usterki. Z wentylatorów uchodzi ci para. Zgłoś się natychmiast na przegląd do warsztatu. Serio? Ale to u mnie normalne. Lepiej sprawdzić niż naprawiać. Nie chcemy więcej wypadków. No tak, masz rację. Raz i dwa i ciuch, ciuch. Żadna usterka nie umknie czujnemu oku Emilii. Ciekawe, co jeszcze dzisiaj wykryje? Czemu to tak długo trwa? Co będzie z moim dzwonkiem? Jak długo można zmieniać koło? Emilia twierdzi, że nie działa mi wycieraczka. Ciuchcie, czy mogę was prosić o spokój? Nie można was wszystkich naprawić jednocześnie. Ten kocioł jest w dobrym stanie, uwierz mi. Ale Eulalia twierdzi, że jest gorący. No oczywiście. On podgrzewa ci wodę. Coś mi się zdaje, że Emilia trochę nadgorliwie szuka problemów. Tak. Jak długo mamy czekać? Ja mam ważne rzeczy do zrobienia. Czekaj, czekaj. Chyba czekaj. Pogadam z Wiolą. Emilka, wracaj mi zaraz do zajezdni. Ale... Przez ciebie w stacyjkowie panuje chaos. Nikt nie pracuje. Wszyscy się tłoczą pod warsztatem. O, Rety. Strasznie mi przykro, naprawdę chciałam tylko pomóc. Wynajdując nieistniejące usterki? Bo nie chciałam czegoś przegapić. Lepiej dmuchać na zimne, ale widzę, że przesadziłam. Proszę zawrócić, proszę zawrócić. Nie mogę na prostym torze. Przegapiłeś zjazd? Jaki znowu zjazd? Przy najbliższej okazji skręć w lewo. W prawo. Co? W lewo. Jesteś u celu. Dziękuję za współpracę. Do widzenia. Co? O, do licha. Jak ja teraz wrócę do domu? Nie mógł na mnie poczekać? Nie wiem, gdzie ten Hugo się podział. Ile czasu mam tu siedzieć? Tak, długo to trwa. Tam jest. Super ciuchcia styczny. 3625 rzutów kamieniem do satelity. Liczyłem osobiście. Dwa razy. No tak. Dzięki. Nawigator jakoś dziwnie się zachowuje. Ten satelita chyba w ogóle nie działa. Dobrze by było polecieć w kosmos i to sprawdzić. Ja cię zabiorę. Serio? Więc w drogę. Jeden rzut kamieniem, dwa rzuty kamieniem, trzy rzuty kamieniem, cztery rzuty kamieniem. Super! Trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć rzutów kamieniem. Jesteśmy! I co powiesz? Chyba jest do góry nogami. To nic poważnego. Ustalam trasę. Proszę jechać na południe. 3625 rzutów kamieniem. Świetnie, działa jak nowy. Teraz muszę szybko wracać do zajezdni. Trzymaj się! Ojej! Rekordowy czas i prędkość. Ciuchcia stycznie! Jeśli utrzyma to tempo, to zdobędzie odznakę. Co tu robicie? To nie jest trasa, Koko. To jest jej trasa. O, Rety! To znaczy, że zostawiłam kibiców nie tam, gdzie trzeba. Dalej, ciuchciaki! Niech Koko wie, że trzymamy za nią kciuki. Doskonale, Koko! Trzymaj tempo! Świetnie! Bardzo dobrze ci idzie! Gnaj, Koko! Gnaj, Koko! Dalej, dalej! Następny pomiar prędkości pod płatką na stacji. Gdzie nikt na nią nie będzie czekał. Z mojej winy. Ach, byłam taka zajęta wymyślaniem swoich odznak, że zapomniałam o Koko. Muszę jej pomóc. Koko, już jadę! Już niewiele brakuje. Koko jest zmęczona.
zmęczona. Jej prędkość maleje. Zostało jeszcze tylko 5 minut. Dalej, Koko! Dasz radę! Och, nigdy w życiu jej nie dogonię. Jestem zmęczona. Tylko troszeczkę ocapnę. Jedź, Koko! Gnaj dalej! Na co czekacie? Musimy lecieć na linię mety! No już! Szybciej, Emilka! Tak! Nadjeżdża ekspres Emilia! Dalej, Koko! Niewiele brakuje! Chyba już nie mam sił. Dasz radę! Jest biała i zielona! Nikt nigdy nie gnał tak jak ona! Jesteś jedynym pewniakiem do tej odznaki! Gnaj, Koko! Gnaj, Koko! Podwiesić? Dlaczego nie mogę zostać na podnośniku? Dlatego, że muszę ci zdemontować koła. Moje koła? A potem trzeba ci będzie wyjąć silnik. Chcesz mi wyjąć silnik, ale... To duża naprawa, więc musisz tu zostać na noc. Mam tu zostać? Całą noc? Zupełnie sama? O, Rety! Co ja narobiłam? O, Koko wróciła z tą częścią. No dobrze, to zaczynamy. Ojej. Najpierw koła. Nie! Nie bój się. Ale... Morgan się tobą zajmie. Będzie dobrze. Ale kiedy mnie nic nie jest? Jak to? Ja to zmyśliłam, żeby nie jechać z Buczkiem na inspekcję torów. Och, Nutko, jak mogłaś? Wszyscy się tobą zajmujemy przez cały dzień. Wszyscy się martwią. Naprawdę mi przykro. Nie wiedziałam, że tak się przejmiecie. A potem już nie było wyjścia. Musiałam udawać. Czy przynajmniej zrozumiałaś, że tak nie należy robić? Tak. Teraz powiedz to Buczkowi. Jest pan na Co za pokaz! Nutce by się podobało! O, już cię naprawili? Och, Buczek, ja wcale nie byłam chora. To świetna wiadomość! Ja symulowałam. Buczek, okropnie mi przykro. Zawiodłam cię. Nie chciałam sprawdzać torów, więc zmyśliłam chorobę. Naprawdę? Myślałam tylko o sobie, a przecież jesteśmy drużyną. Jest jeszcze czas. Jeśli chcesz, możemy zacząć inspekcję teraz. Wilson, czy to ty? Tak, to ja! Utknąłem w tunelu! O, okropnie mi przykro. Powinienem był cię lepiej pilnować. Nie, to wszystko moja wina. Nie trzymałem się blisko ciebie, jak obiecałem. Cóż, teraz już wiesz, dlaczego to takie ważne. Łatwo zabłądzić, gdy pada śnieg. Tak, teraz wiem. Naprawdę mi przykro. Nie ma sprawy. Zaraz spróbujemy się stąd wydostać. Coś mi się zdaje, chłopcze, że sam nie dam sobie rady. Muszę sprowadzić pomoc. Nie zostawiaj mnie! Razem wezwiemy pomoc. Ale jak? Światłami i sygnałami. Dobry pomysł, mały. O nie, Ciuchcia w opałach. Super, Ciuchcia jest z tobą. Ale to Wilson ugrzązł w środku tunelu. Odsuń się, przyjacielu. Super Ciuchcia jest tu po to, by go wyciągnąć z kłopotów. O, Wilson, na szczęście nic ci nie jest. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Nie ma za co. Dzięki światłom widać cię było z daleka. Jesteś cały? Tak, tylko zamarzłem na kość. Musimy cię szybko zabrać do domu. Chciałbym, ale nie bardzo mogę ruszać kołami. O nic się nie martw. Ja to załatwię. Lepiej się czujesz? Czuję się znacznie lepiej i mam wspaniałe...
wspaniały widok! Trzymaj się! Jesteśmy sobą. Tak. Ta farba się nie zmywa! Nie mogę tak pojechać po panią burmistrz. Co ja teraz zrobię? Laura cię musi przemalować. Szybko! Na tym zna. Wagon na zboże wyszedł jej cały niebieski. Co się dzieje? A niech to! Ty masz być biała! Biała i zielona też! Koko, pani burmistrz czeka. Ruszaj natychmiast, dobrze? Ojej! Muszę o wszystkim powiedzieć Violi. Po co mi były te zmiany? Chcę znowu wyglądać jak Koko. Biało, fioletowo, zielona. Koko, patrz! Ciuchcia stycznie! No wreszcie. To już koniec. Koniec. Zostaniemy tu na zawsze. Zamarzniemy, a potem w pasie rdza. Gadasz i gadasz. Nic, tylko mielesz ozorem. Para? Rozstawia lód. A ja myślałem, że tylko ja tutaj myślę. Odsuń się. Najgorętszy dzień w roku, a ja zostałem bez grama lodów. Jestem zrujnowany. Wcale nie. Wciąż jeszcze można ocalić to, co zostało w fabryce. Tak, szybko! Mamma mia! Za późno! To prawdziwa katastrofa! Niech zgadnę, a ty znowu myślisz, czy tak? Tak. Kiedy za dawnych czasów robiło się gorąco, dzieci zajadały kruszony lód polany sokiem owocowym. Jesteś wprost genialny! Ale jak mu nadasz smak? Wystarczy dodać roztopione lody truskawkowe, malinowe oraz bananowe. Że Kaja zaraz tu będzie. No nie. Jak ja jej powiem, że zgubiłem tych dwoje? Gdzie ich widziałeś? Skup się! W prawo. Nie, w lewo. Na prawo. Na lewo. Na prawo. Nie, w lewo. Nie, w prawo. To znaczy w lewo. Jeszcze tylko odrobinkę. Za daleko. O, w życiu się nam nie uda. Trzeba było słuchać, kiedy Brunę nam powtarzał. Zwolnij, stań, poczekaj. Obróć się, nie zwlekaj. Jasne! Udało się! Udało się! Ja pojechałem tędy.
Więc oni pewnie ruszyli tamtędy! Nutka! Łuczek! A jak to się teraz opuszcza? Gdzie byliśmy? Gdzie oni są? Patrz! To Bruno! Nutka, Buczek, wszędzie was szukaliśmy! Zabłądziliśmy, ale twoje szkolenie na obrotnicy to była najlepsza... Najfajniejsza... lekcja na świecie! Bardzo dobrze! Naprawdę mi przykro, chciałbym pomóc Hektorowi, ale silnik mi zamarzł. Ktoś musiałby mnie zepchnąć z górki. Ojej, zaraz im powiem. Nie ma nikogo więcej! Nie ma nikogo więcej! Nie ma nikogo więcej! Nie ma nikogo więcej! Biedny Hektor będzie musiał zaczekać na roztopy. Zepchnąć z górki? Może wtedy mój silnik by zapalił? To bardzo trudne? Tak naprawdę to bardzo proste. Wystarczy popchnąć. Raz, dwa, trzy! Dobrze, szybciej, szybciej! Już dość! Hurra! Szybki Cezary rusza na pomoc Hektorowi! A wy nie chcecie jechać? Każda para kół jest na wagę złota! Nutka i Buczek! Pierwsi do sztuczek! Uwaga, ciuchcie! I wszyscy razem! Wyciągniemy ze wszystkich sił! Jest nas za mało! Jedny Hektor! Uwaga, nadchodzi pomoc! Uwaga, wszyscy! Ciągnąć! Dziękuję, Koko. Ależ silna z ciebie ciuchcia. Dzięki, Hektorku, ale... Wiesz co, Koko? Niech ten nieprzyjemny incydent zostanie między tobą a mną. Teraz wyrzucę moją specjalną linę. Uważaj. Dalej. Nic z tego nie będzie. Wysiadło mi zasilanie. Nic nie działa. A ja tak chciałem ci pomóc. Gdzie on jest? Jeszcze godzina i będzie za ciemno. Pośpiesz się, super ciuchcio! Pojadę po pomoc. Zaraz! Mam pomysł. Może spróbujemy tego? O mały włos. Brawo. Muszę przyznać, że masz niezłe oko. Serio? Super ciuchcia bije mi brawo. Jeju. Jeszcze raz. Tym razem ci się uda. Ale numer. Doskonale, ciuchciaku. Trzymaj się, super ciuchcio. Dobrze. Jeszcze trochę. Moje gratulacje. Jesteś wspaniały. Urety. Wilson padnie z wrażenia. A to co? Nic dziwnego, że nie mogłeś latać. Spójrz. Spróbuj teraz. Chodzi jak nowy. Wygląda na to, że mogę ruszać w drogę. Świetnie! Możesz polecieć prosto na plan. Chcesz się przyłączyć? Na świst pary, co za pytanie! Światła, kamera, akcja! No cóż, przyjacielu, byłoby sprawiedliwie, gdyby jeden twój zawodnik ustąpił. Dla równowagi. Tak.
To by było sprawiedliwie. Nie. O, co za katastrofa, już po nas! No nie! Jeszcze chwila i będzie za późno! Niech kapitanowie podadzą sobie sprzęgi. Hektorze? Chyrzy? Niech wygra lepszy z nas. I wiem, kto to będzie. Ja. Wszyscy na miejsca. Już za chwilę zacznie się pojedynek. Powodzenia, 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 drużyno. Uwaga, przygotować się i już! Dobrze wam idzie! Ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć! I raz, dwa. A, tak! Dalej, moje parowozy, ciągnąć wagon ze wszystkich sił! Dech! Tak! Dech! Sprężać się, przyłóżcie się trochę! Nadchodzi pomoc! Dalej, parowozy! Nic z tego, bracia! Nie poddawajcie się! Uda nam się! Dech i wydech! Dech i wydech! Tak jest, dobrze! Dobrze nam idzie! Nie! Co z wami? Nie! Co za pogoda! Odzywał? Zaczynam się już martwić. Nic o nim nie wiem, ale nic mu nie będzie. A, od razu lepiej. A? Jestem niesamowity! Misterioso! Jest pan nadzwyczajny! A teraz ja
wasz niesamowity misteriozo. Podejmę się wykonania jednej z najtrudniejszych sztuczek wszechczasów. Znikająca ciuchcia! Emilia! Pozwólcie, że wam przedstawię. Moja ochotniczka. Sami widzicie, jej koła zostały zablokowane. Ta ciuchcia dziś nigdzie nie pojedzie! O, jak myślicie, co on z nią zrobi? Przetnie na pół? Cicho! A teraz bardzo proszę o ciszę. Ta sztuczka wymaga ode mnie maksymalnej koncentracji. Ciuchciabra, kadabra!